8.19, a gościem wywiadu wnet jest pan Witold Tumanowicz, poseł Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Władze Konfederacji są nielegalne, tak uważa Janusz Korwin-Mikke. Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafiły już co najmniej dwa pisma, z których wynika, że władze w partii powinien przejąć kurator. Czy to kłopoty dla Konfederacji? Dlaczego Konfederacja nie zwołała kongresu w statutowym terminie? Czy to są absolutne brednie, znaczy tym bardziej, że Janusz Korwin-Mikke bardzo często myli się z prawdą. To akurat nie ma żadnego znacenia opinia. Ale nie on jedyny złożył chyba taką skargę, panie pośle. To bez znaczenia nadal, dlatego że jest to kwestia zupełnej błędnej interpretacji statutu. Obecne władze funkcjonują na bazie przepisów przejściowych o powołaniu Konfederacji, więc tej kadencji nie mają. Natomiast sąd, nawet jeśli orzeknie konieczność zwołania kongresu, to po prostu taki kongres zwołamy. Pojawiły się też informacje dotyczące Grzegorza Brauna, no posła Konfederacji do Parlamentu Europejskiego, ale też członka Rady Liderów. On informował w lipcu o tym, że wnioskował kilka razy do Rady Liderów o zwołanie przez partię kongresu. No i pojawiły się takie, można powiedzieć, spekulacje. Nie, no oczywiście, że kongres musi zostać zwołany, natomiast absolutnie są to błędne interpretacje co do jego terminu. W tym zakresie mamy władze, które są, tak jak powiedziałem, powołane na bazie przepisów przejściowych, więc nie ma żadnego problemu, żeby zwołać ten kongres w dogodnym terminie. Na obecnym etapie był maraton wyborczy i to nie był dobry termin do tego, aby taki kongres zwoływać. To prawda, tylko nie dał, panie pośle, mi pan dokończyć pytania. To pytanie nie dotyczyło już tylko i wyłącznie kwestii statutowych, okay, ale kwestii walki o wpływy wewnątrz Konfederacji, no bo to kilkukrotne wnioskowanie do Rady Liderów przez Grzegorza Brauna. Część osób uważa, że no on po prostu chce zwiększyć swoje wpływy w Konfederacji. Czy to prawda? To powiedzmy sobie szczerze, my mamy w Konfederacji trzy środowiska: Ruch Narodowy, Nową Nadzieję, Sławomira Mentzena, Koronę Grzegorza Brauna. Każdy na pewno chce tutaj mieć swoją część, swoją władzę w ramach Konfederacji. Natomiast my bardzo dobrze współpracujemy, jak do tej pory ta synergia naszych ambicji, naszych interesów także spowodowała to, że obecnie jesteśmy trzecią siłą polityczną, jeśli chodzi o średnią sondażową. Więc w tym zakresie to nic nadzwyczajnego, czego nie można byłoby zobaczyć w innych partiach, gdzie także taka pewnego rodzaju rywalizacja i zdrowa konkurencja się po prostu odbywa. Czyli jest to zdrowa konkurencja, a nie ewentualnie jakiś wyścig o władzę, który może w efekcie osłabić Konfederację? Nie, no polityka jest przede wszystkim walką o władzę, więc to akurat nie jest też nic nadzwyczajnego, że politycy o tą władzę walczą. Każdy z nas ma poglądy polityczne, każdy z nas ma programy polityczne. Konfederacja jest właśnie takim, jest tą partią, która połączyła nas, jeśli chodzi o te punkty wspólne, które realizujemy. I ostatecznie w tym wszystkim, w tej całej walce chodzi o to, żeby tą władzę nie tylko przejąć, ale przede wszystkim, żeby realizować nasze pomysły, nasze postulaty, nasze idee. To prawda, że polityka jest walką o władzę, ale też wiemy z doświadczenia, że kiedy dzieje się to wewnątrz frakcji czy jakiejś koalicji, to często nawet doprowadzało do rozpadu po prostu dużej siły. No ale teraz już spójrzmy w kierunku wyborów prezydenckich. Wiadomo już, kiedy Konfederacja przeprowadzi te zapowiadane prawybory. Mamy z jednej strony Sławomira Mentzena, z drugiej strony Krzysztofa Bosaka. Na kogo pan postawi? Czy nie ma jeszcze decyzji co do tego, czy będą prawybory? Jest to jedna z opcji, którą akurat my postulujemy jako Ruch Narodowy. Zresztą ja byłem też w 2020 roku szefem Komisji Prawyborczej. W sumie to też i był mój pomysł, żeby te prawybory przeprowadzić. Natomiast na obecnym etapie zastanawiamy się oczywiście nad wszelkimi możliwymi scenariuszami, szczególnie jeśli chodzi o to, że w pozostałych ugrupowaniach wciąż nie ma też kandydatów, czyli że tak naprawdę żadna z liczących się środowisk, żadna z liczących się partii politycznych jeszcze tego kandydata nie ma. Każdy się zastanawia, więc i my po prostu nie chcemy odsłaniać od razu kart. Będziemy jeszcze się nad tym zastanawiać, w jaki sposób to
przeprowadzić. Tym bardziej, że być może będzie też i taka sytuacja, i tą też analizujemy, czy jeśli nie zostanie nie będą przeprowadzone prawybory, czy nie będzie jakiejś niebezpiecznej ingerencji z zewnątrz, jakichś środowisk, które byłyby dla Konfederacji niechętne. Więc tu musimy wszystko bardzo dobrze przekalkulować. Natomiast na pewno będzie ostateczna decyzja i Konfederacja będzie miała jednego kandydata. A jeżeli już ta ostateczna decyzja zapadnie i jeżeli będzie wybór między właśnie no, jednym z liderów Konfederacji, Krzysztofem Bosakiem, a Sławomirem Mentzenem, kto w pańskiej opinii będzie lepszym kandydatem, kto ma większe szanse? Ja osobiście uważam, że Krzysztof Bosak byłby dobrym kandydatem, jeśli także Prawo i Sprawiedliwość by zrezygnowało ze swoich partykularnych interesów. Krzysztof Bosak byłby rzeczywiście najlepszym kandydatem całej opozycji. Moim zdaniem miałby największe szanse na to, aby wygrać z kandydatem koalicji październikowo-grudniowej, niezależnie od tego, kto by ostatecznie dostał się do drugiej tury. Natomiast mam wrażenie, że jednak mimo wszystko Prawo i Sprawiedliwość szuka takiego kandydata, który byłby dla nich najbardziej strawny i który nie zakłóciłby interesów Prawa i Sprawiedliwości i topieniącym sondażom Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast w tym zakresie, jeśli Krzysztof Bosak nie miałby być takim kandydatem całej prawicy, no to też trzeba by się zastanowić nad tym, który z dwóch kandydatów. Bo mamy przede wszystkim jako Konfederacja dobrych kandydatów na potencjalnych kandydatów na prezydenta. Musimy to przeanalizować, który z nich byłby w takiej sytuacji lepszy. Jak spojrzymy na ostatnie wybory prezydenckie, no to można powiedzieć, że pojawia się pewien schemat, pojawia się trzeci kandydat, no i ten kandydat próbuje dużo namieszać, nawet uzyskuje około 20% głosów. Czy taki jest plan Konfederacji? Jakie w ogóle są założenia? Na co państwo liczycie? No przede wszystkim, tak jak powiedziałem, nie dość, że nie wiemy, jacy będą kandydaci najważniejszych ugrupowań politycznych, to też nie wiemy, jacy będą kandydaci spoza tej głównej sceny politycznej. Już tutaj są różnego rodzaju zapowiedzi różnych bardziej bądź mniej egzotycznych kandydatur, więc naprawdę to jest ciężko spekulować na obecnym etapie. Przypominam, że jednak do wyborów jest jeszcze kilka miesięcy. W maju będą wybory, w lutym rozpocznie się kampania wyborcza, więc jeszcze ten czas, ten końcówka lata, jesień cała i początek zimy, no to jest ten czas, w którym ciągle jeszcze można tych kandydatów wyłaniać. Tym bardziej musimy tutaj bardzo roztropnie przeanalizować naszą taktykę wyborczą, czy bardziej nam się opłaca szybko przedstawić swojego kandydata jako pierwsi, korzystając z niezdecydowania pozostałych ugrupowań, czy też właśnie jednak poczekać na to, jak będą się rozkładać te kandydatury w ramach obecnego układu politycznego. To prawda, że ciężko przewidywać, ale z drugiej strony taka strategia, taka taktyka na pewno też już jest opracowywana i zastanawiacie się, ile chcielibyście głosów zdobyć, ewentualnie w jaki sposób wesprzeć albo osłabić jedną czy drugą stronę. No i tutaj też pojawiły się informacje o potencjalnej koalicji Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością już w przyszłym Sejmie za 3 lata. Czy taki scenariusz jest w pana opinii prawdopodobny? To znaczy analizowanie tego, co będzie za 3 lata, jest moim zdaniem skrajną nieodpowiedzialnością, szczególnie jeśli chodzi o arytmetykę wyborczą. Nie wiemy, jak będzie wyglądać scena polityczna za te 3 lata. Czy same na przykład wybory prezydenckie czegoś tutaj nie zmienią. Przypominam, że w 2015 roku pojawienie się, chociaż zupełnie znienacka, kandydatury Pawła Kukiza zupełnie przemodelowało scenę polityczną, przynajmniej w którymś momencie w tym 2015 roku, no, gdzie 42 posłów wprowadził Paweł Kukiz do Sejmu. To naprawdę jest ciężkie do szacunków w tym momencie. A jednak mamy koalicje. Wypowiedź Krzysztofa, panie pośle, jednak mamy konkretne wypowiedzi wspomnianego już wcześniej Krzysztofa Bosaka. Tutaj cytat: nie interesują nas koalicje z nimi ani z pozostałymi partiami z bandy czworga. Interesuje nas przekonanie do siebie ich wyborców. Jeszcze dodatkowo jeden komentarz: mamy przywództwo PiS, jest
partią, która ma przywództwo złożone z 70-latków, my mamy przywództwo złożone z 40-latków. No tutaj jakieś konkrety padły. I to się nie kłóci z tym, co powiedziałem. Znaczy to, że to jest absolutna prawda. My chcemy jako Konfederacja przekonać do siebie tych właśnie wyborców, którzy są zawiedzeni nie tylko PiS-em, ale przecież w ogóle całą tą sceną polityczną i sporem między Tuskiem a Kaczyńskim, który tutaj już od ponad 20 lat elektryzuje scenę polityczną i właściwie dominuje cały ten spór, całą tą debatę polityczną. A my co do tego, jak będą wyglądać przyszłe koalicje, jeśli w ogóle jakiekolwiek będą, będziemy o tym rozmawiać dopiero po wyborach, no bo to jest oczywiste, że ostatecznie potem przychodzi jakaś arytmetyka i będzie trzeba o tym dyskutować. Natomiast oczywiste jest też fakt, że na obecnym etapie nie będziemy w żaden sposób ani deklarować, ani też to nie jest naszym celem, żeby się zastanawiać nad tym. Naszym celem jest, tak jak powiedział Krzysztof Bosak, po prostu przekonywanie do siebie ludzi. To teraz jeszcze, panie pośle, spójrzmy na komisję śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Ta komisja zagłosowała za sporządzeniem 12 zawiadomień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez osoby odpowiedzialne za, no, za przygotowywanie tych wyborów korespondencyjnych, w tym Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Co im się zarzuca? No tutaj jest sytuacja taka, że ja się akurat wstrzymywałem w tym zakresie, ponieważ tam oprócz przekroczenia uprawnień też jest artykuł 165, który mówi o narażeniu na niebezpieczeństwo wielu osób, utraty zdrowia i życia. Ja osobiście uważam, że znając wszystkie fakty tego, jak wyglądały te nie tylko same wybory, próba ich przeprowadzenia, ale także okoliczności, po prostu takiego zarzutu postawić nie można. No myśmy jednak stawali na stanowisku jako Konfederacja, że ta sytuacja była nie tylko, że przesadzona, ale jeszcze dodatkowo była nawet reakcja i polityka lockdownowa była szkodliwa, ale w tym zakresie, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, no to mamy do czynienia raczej z przekroczeniem uprawnień, no i przede wszystkim złamaniem konstytucji, czyli tego, że no w trakcie trwania wyborów postanowiono zmieniać jej reguły gry, zmieniać absolutnie kwestie ordynacji wyborczej, zasad prowadzenia wyborów, no i tego, że taka wyłącznie w trybie kopertowym przeprowadzone wybory byłyby przede wszystkim naruszeniem też zasady powszechności wyborów. Bardzo wiele ludzi, co przyznawał Sylwester Marciniak, po prostu mogłoby nie dostać pakietów wyborczych, nie ze względu nawet na to, żeby listonosz do nich nie dotarł, ale przede wszystkim ze względu na to, że na tamtym etapie nie było żadnej bazy, uwspólnionej bazy danych adresowych wszystkich uprawnionych do głosowania, co zostało dopiero później naprawione, ponieważ dopiero teraz mamy centralny rejestr wyborców i to, żeby go stworzyć, zajęło ponad rok Centralnej Komisji Wyborczej, więc w tym zakresie Państwowej Komisji Wyborczej. Natomiast to chciano zrobić w przeciągu 2-3 tygodni. To było po prostu niewykonalne. A proszę powiedzieć, na jakim etapie jest teraz komisja? Czy już definitywnie zakończyła pracę? No i w sumie też tak naprawdę, jak ocenia pan jej sens? Czy sens jest? Dlatego, że uważam, że nawet bardziej niż kwestia zmarnowania pieniędzy, która oczywiście jest ważna i też jeśli zostały zmarnowane pieniądze, powinien każdy odpowiedzieć za to, każdy urzędnik państwowy za zmarnowanie pieniędzy powinien odpowiadać. Natomiast w tym zakresie istota tej komisji jest dużo ważniejsza, dlatego, bo jest jednak mimo wszystko badaniem zamachu na jedną z najbardziej podstawowych czynności w konstytucyjnym państwie prawa, czyli na wybory. I w tym zakresie jednak powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności ci, którzy postanowili właśnie te wybory zmieniać w trakcie trwania. I w tym zakresie komisja ciągle jeszcze nie zakończyła pracy, ponieważ na obecnym etapie dopiero przewodnicząca zaproponowała kształt raportu. Ja sam też dopisałem tam jeden z rozdziałów, natomiast gdy był prezentowany ten raport, nie byłem zapoznany z pozostałymi częściami
tego raportu. Dopiero teraz razem z moimi asystentami czytamy ten raport i mamy czas do 15 sierpnia, aby takie poprawki nanieść. Przygotowujemy te poprawki. Już mamy przygotowane kilkadziesiąt poprawek do tego, aby je złożyć do tego raportu. No i zobaczymy. Później będzie oczywiście posiedzenie, na którym będziemy to analizować. Te poprawki będą przyjmowane albo odrzucane. No i w zależności od tego, czy moje uwagi zostaną uwzględnione w tym raporcie, będę wtedy też analizował, czy taki raport poprzeć. A my na pewno wtedy poprosimy też pana o taki komentarz na antenie Radia Wnet. Prawdopodobnie jeszcze dołożę jedną rzecz, że jeśli nie zostaną takie uwagi uwzględnione, to oczywiście będę pisał zdanie odrębne. I tutaj na razie stawiamy kropkę, ale to jest temat, do którego będziemy powracać na naszej antenie. Pan Witold Tumanowicz, poseł Konfederacji, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.